witajcie widzowie bardzo serdecznie na odcinku Noob kontra Pro kontra Hacker. No i dzisiaj jako w roli nooba będzie Steve. Dzień dobry panie Steve. W roli prosa, albo w sumie zobaczymy, no raczej prosa, jest Palion. Palion zielony, palionowy. Bardzo zielony, a ja jako oczywiście najlepszy gracz, czy też po prostu hacker. Będziemy widzowie budować różne rzeczy, które mamy tutaj przygotowane. Jak widzicie, jesteśmy na Palionowie, no i będziemy musieli zobaczyć, kto będzie najlepszy, Zyku, czy noob. Nie jesteś hackerem, jesteś zły człowiek. Dlaczego dziś nie możesz rywalizować z nim? No właśnie, dzisiaj muszę się okaże. Pomścić. Tak, pomścić. Jest pomszczony w tym odcinku, O ty, zobaczymy. Widzowie, w każdym razie nie zapomnijcie o łapeczce i oczywiście subskrypcja na tym kanale, jeżeli chcecie więcej takich szalonych odcineczków. No my co, widzowie, my... Czekajcie, pierwsza tutaj konkurencja. Uwaga, uwaga, uwaga. Drzewo! Musimy zbudować drzewo. Tutaj są skrzynki, jak widzicie, pola różne, gdzie będziemy musieli budować... To jest moje. Które obojętnie w sumie? Steve, które wybierasz? Aha, to już sobie chyba wybrałeś. Ja biorę pierwsze. Idź na środek, okay. Dobra, już wziął wszystkie pierwsze rzeczy. To się, nie, dobra, nie zamieniamy się, trudno, dobra, już lecimy. Drzewo, dobra, widzowie, musimy zbudować najlepsze drzewo, jakie tutaj widzimy. Uwaga, uwaga, czekaj. Dobra, jak to zrobić? Ja mam pomysł mniej więcej. Można używać, macie narzędzia, mam nadzieję, nie? Takie diamentowe chociażby. Żeby to jakoś szybciej też, że tak powiem, nam nie zabierało nam czasu tyle niszczenia tego wszystkiego, to jest ważne tutaj, ale ja zrobię drzewo, nie, coś czuję. Ja naprawdę chciałem zobaczyć, jak Steve buduje, bo w sumie nie widziałem, żebyś ty, Steve, cokolwiek zbudował takie, o nie, dobra, ja buduję dużo, ja jestem bardzo dobry. Dobra, zobaczymy zaraz, zobaczymy, kurde. Pokojna głowa twoja. Dobra, zobaczymy, kto tutaj będzie, że tak powiem, się śmiał ostatni, bo mi się wydaje, że ja na przykład mega kozacko zbuduję to drzewo. Zobaczcie, widzowie, o coś takiego. Ile jest na to czasu? Wiesz co, ja myślę, że tak, skoro budowli jest 4, no to tak 2-3 minutki szybciutkie jakieś, albo może, no myślę, że 2 minutki chyba starczy, tak na każdy budynek. Nie mam do końca czasu ustalonego, w sensie nie mam stopera niestety ze sobą, ale ten, no tak mniej więcej na oko myślę, to będziemy robić po prostu. Jak już, myślę, że już, że będą wszyscy gotowi, to po prostu skończymy. Ała, no i się spadam, o nie, ojojoj, dobra, coś takiego, coś tutaj, upsik, dobra. Ej, nie, no ale się skupiam, to będzie piękne drzewo. Ja też, moje drzewo będzie naprawdę też, wydaje mi się, dobre, chociaż na razie, no o nie, nie wygląda to, kurde, dobrze. A w moich myślach to 100 razy lepiej wyglądało. To wygląda jak jakaś kuba brzyku. Dobra, ej, patrz na siebie, co zrobiłeś? Nie mogę z tego Steve'a. Ej, dobra, nie wytrzymam, naprawdę. Ja zrobiłem naturalny drzewko, a ty masz naprawdę... No to jest jakaś kuba, jakiś ja ci dam. Dobra, zobaczymy, która będzie kupa, która nie. Dobra, cyk, robię coś takiego. No i muszę teraz jakoś ładnie liście tutaj poddawać do tego drzewa. Proszę, żeby to wyszło mi superowo. Bliska. O, takie coś. Pokaż. O, ty kurde, ja już widzę trochę z kątem oka twoje drzewo, Steve, i powiem ci szczerze. No kupa, no tragedia. No nie wiem, ja no moje drzewo jest 100 razy lepsze. Jak ja kupa, to jest excellent. No co? No... Ty masz kupa. Excellent. Nie ma opcji. Ja ci pokażę, Steve, kto tu rządzi, kto tu będzie mieć lepsze drzewo, tylko żeby... Nie, ale minuta już minęła. No właśnie tego się obawiam. No zaraz jest koniec, tylko ja muszę więcej liści tutaj dać. To drzewo nie wygląda jak drzewo, tylko jakieś... O kurde, dobra, szybko, więcej liści. Dobra, no myślę tak, nie wiem, czy wy jesteście gotowi, ale tak 10-15 sekund chyba powinno być git. Uwaga, jesteś gotowy, Paweł, bo się kończy czas. Uwaga, dobra, no, 10, no. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobra, stop, koniec drzewa, nie budujemy, ja tutaj tylko, o, pyk, dobra, koniec. Co ty robisz? Zacznijmy. Co to było? No co, no dobra, ja tilta usunąłem. Ja nie mogę, ty w ogóle jesteś jakiś, nie wiem, dobra. Oszukuję. Oceniamy drzewo Paliona. A w ogóle wiesz co? Przydałoby się ty. Skoro mamy tyle drzewa, to ja bym zrobił tabliczki i byśmy ocenili, co? Każde drzewo. I potem byśmy ewentualnie punkty podliczyli, kto wygra. Albo nie. Róbmy tak, nie, zróbmy inaczej, bo to by było zbyt trudne. Że tak, pierwsze miejsce to 3 punkty, drugie miejsce 2 punkty, a ostatnie miejsce 1 punkt. Co wy na to, zróbmy coś takiego. Dobra, drzewo Paliona, ja stawiam. Ja myślę, że najlepsze drzewo. Nie, no lepsze. W sumie nie. W sumie nie, możemy tylko czekajcie, źle w ogóle zrobiłem, bo osoba, która zbudowała to drzewo, to nie ocenia go, prawda? Więc chyba wydaje mi się, że 2-1, tylko 2 punkty chyba można stawiać. Jest, 2-1. No, 2-1, 2-1, dobra, czyli tutaj 2, a niestety, no ty masz najgorsze drzewo, Steve, według mnie. Twoje to drzewo... ja mam najlepsze, ty masz jakieś kupę, co to jest? Co? Drewniany pająk z liściami. Ale mnie wkurzyłeś. Nie, no dobra, widzowie, sami ocencie, właśnie, widzowie, też niech ocenicie. Które drzewo jest najlepsze? No, mi się wydaje, że moje tutaj wygrywa. No, ale zobaczymy dalej. Dobra, Steve, ty oceniłeś? Dałeś tabliczkę? To mi nie dałeś tabliczki. Ja nie oceniłem, ale daję...
Paliona na dwójkę. Łap tego, łap to. Czemu palił? O ty, dobra, no to daj. No nie, i mi cały czas jedynkę będziesz dawał, to ja przegram w takim wy... Nie, dobra, nie wytrzymam. Dobra, Steve, wiesz co? Zaraz podliczymy punkty i zobaczymy. Zobaczymy, kto się będzie śmiać ostatni. No zobaczymy, nie! Zobaczymy, na jeszcze pewno. Jest jeszcze noc i tu jest nieoświetlone. A macie, chodźcie tu, kurde, zombiaki się tu nam pojawiają. Dobra, nieważne. No musimy w każdym razie, widzowie, lecieć na kolejny konkurs. Chodźmy spać. Chodźmy spać. Ja mam pomóc. To jest dobry pomysł. Nie, po prostu poczekamy, widzowie, aż się stanie dzień i widzimy się za chwilę. Kolejny, widzowie, jest już dzień i tutaj pisze głowa Steve'a. Oh, Steve, budujemy twoją głowę. Dobra, i w sumie głowa Steve'a. I żeby było w sumie troszeczkę, wydaje mi się, bardziej hardkorowo, właśnie zapomniałem wam powiedzieć, te wszystkie przedmioty, które były z wcześniejszego konkursu, wyrzucamy. Odstawiłem. Tak, odstawiamy i budujemy głowę Steve'a, dobra. Myślę, że tak, żeby było hardkorowej, to myślę, że tak minuta powinna... Nie, no dobra, 2 minuty to jest chyba idealnie, ale tak faktycznie już 2 minuty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, ja mam idealnie już głowę tutaj zrobioną. Ty, Steve, pokaż się. Ej, no co to miało być? A Steve też oszukuje w sumie. Co to ma być? Nie wyglądaj. Nie patrzcie się na Steve'a, nie ma. Ja, bo dobra, no nie bez patrzenia się, to w sumie byłoby bardziej lepsze, takie powiedziałbym. Lepsiejsze, to by było wtedy takie bardziej naturalne, prawda? Że kto zrobi, ten zrobi. O nie, coś jest nie tak z tą twarzą. Nie! Co się dzieje? Dobra, jaka przebrzydka twarz. Nie mogę. O, na pewno ma coś takiego. I teraz oczy ma na pewno. Ja nie mogę. Ej, dobra, ja nigdy nie potrafię, jak ja się nie przyjrzę dobrze postaci, to ja nie potrafię jej narysować. Nigdy w życiu. Szybko, robimy coś takiego. On ma chyba tak. On ma jakiś ciemniejszy kolor skóry, ten Steve. No ja już po prostu nie mam pojęcia. Dobra, trudno. Rysuję, jak mi się wydaje. Cyk. Cyk. O, idealnie, chyba idealnie zrobiony Steve X. Dobra, coś takiego. O, ty czekaj. Paweł ma podobnie, ale ja tutaj nie patrzyłem oczywiście tak tylko kątem, no niestety zobaczyłem. Co to ma być? No nie, bo jak to się nazywa? Sam musiałem sprawdzić, bo byśmy musieli mieć jakąś tą, jak to się nazywa? Jakąś przegrodę inaczej. Dobra, ja już chyba skończyłem w sumie, bo to taka prosta głowa, nie 3D. Taka po prostu, nie, ja coś źle zrobiłem. Już trudno, dobra, już skończyłem. Ja nie mogę. Ej, wy macie 100 razy lepiej tego Steve'a. O nie, to wygląda u mnie jak jakiś stary dziadek. Ej, dobra, Steve, czy ty naprawdę nie potrafisz narysować swojej twarzy? Ty, Steve, w ogóle nie potrafisz swojej twarzy teraz narysować. Ty masz idealnie. Pokaż, czekajcie. Nie mogę, nie, ja coś zwaliłem. Zobacz, panie, co ja zrobiłem, a Steve nie potrafi własnej twarzy narysować. No błagam cię. Bo ja nie cię. Mam kill-off, to jest oszustwo, nie trzeba przygotowany. No, zapytałem się, czy ty masz jakieś narzędzia i ja nie mogę, Steve, ty to jesteś normalnie nie agent kompletny. Dobra, to czekaj, myślę, że możemy zaczynać oceniać. Aha, ja nie mam tabliczki, dobra, mam tabliczki i sobie jedzenie też wziąłem. Dobra, to oceniamy już. Koniec? Tak, koniec, Steve, nie ma. No ja nie mam killów, no poszukaliście. No to zaraz ci damy, to zaraz. Dobra, na samą konkurencję ci damy, ale oceniamy. Dziurę mam. Nie mogę, ale ty chyba też gorzej zrobiłeś, nawet zrobiłeś gorzej niż Palion, no nie wierzę w to. Dobra, stawiajcie, 2, 1 postawcie, oczywiście ocenka, cyk, tutaj piękna ocenka, dobra, postawiona i lecimy, myślę, dalej, odłóżcie przedmioty wszystkie i Steve'owi by się przydały jakieś diamentowe narzędzia, ulalala. Ja mam już. Masz już, wziąłeś se? No to ale... Cince zostawiłem. No ale nie, ja mówię. Jezioro Stawik. Pokaż. Tak, jezioro Stawik, teraz kolejna konkurencja. Myślę, że to będzie ciekawe. Dobra, ale przedmioty. Wow, dobra, dawajcie. I lecimy. 3, 2, 1. Lecimy, budujemy jakieś kozackie jezioro. Najpierw ja bym w sumie chyba zrobił tutaj z boku takie coś, żeby było mi łatwiej. Tak zwane jeziorko, takie malutkie. I budujemy. Niech ono będzie, no w sumie nie, no będzie takie, jakie zbudujecie, no. Albo duże, albo małe. To zależy. O, Steve tutaj widzę też buduje ostro. Ostre budowanie. Kurde, no na razie z tym chyba przegrywasz, coś mi się wydaje. Najgorszy według mnie budynek robisz. Ja wygrywam, co ty mówisz na głupoty, no nie widzą. Wiem, no tak mi się ty wydaje. Ty widzowie potem wiedzą, no swojej twojej głupoty, co ty mówisz. No. I oni w to uwierzają, a to jest nieprawda. Dobra, Steve, proszę nie denerwuj mnie tutaj. Widzowie, zweryfikujcie te wszystkie kłamstwa, które mówi Bzyku, bo dobra, on jest dęcieroz. Nie, i to jest nie, zła osoba, ja nie, tego dowiodę, Steve, zobaczysz. Steve, ja tego dowiodę. Ja ci nie mogę, nie uwierzę w to po prostu. Dobra, ja zrobię taki mini stawik w sumie, nie jakiś mega ogromny. Taki prowizoryczny, można powiedzieć. O, pyk tutaj, coś takiego. Widzę, że ładnie tutaj budujecie wszyscy, ale ja myślę, że zbuduję ładniejszy stawik. O, jako tutaj kozak. Dobra, chwila, a ja mu w ogóle potrzebuję trochę ziemi. Nie, mi w ogóle spływa ta woda, źle to zrobiłem. Zamiast zrobić takie, o, co teraz, o, idealnie.
idealnie, jest stary, duży, jak tam wam idzie, kończycie już, dobra, wiecie co, zróbmy minutę, minuta czasu jeszcze została. Kurde, musiałem teksturpaka sobie wyłączyć, bo nie widziałem w ogóle jak to ten, jak to teksturpaka, aaa, no dobra, szybko, coś takiego, jakieś tutaj liście, jakieś to, nie, co ja robię, czemu ja to postawiłem tutaj w wodzie, dobra, meg, jakieś tutaj trzy rzeczy, jakieś wiaderko właśnie takie, które, o, ma tutaj jakiś stawik ładny, jeszcze tutaj może, szybciutko, nie mam dużo czasu, o. Dwie latarki, hop, postawione. Co, już jest koniec? I czekaj, ja już chyba też kończę, pyk, dobra, coś takiego. Już jest koniec? Pokaż, no tak, no myślę, że już będzie powoli koniec, dobra, trzy, tak dwa. Czekaj. No jak, dobra, ale tego czasu jest już i tak dużo, że ja nie mogę, chwila. Tu jakąś daję rzecz. Szybko, bo nie zdążę. A, dobra, jest, dobra, coś zbudowałem. Dobra, koniec. Albo, no, ewentualnie jak już skończycie. Dobra, widzę, że Steve tutaj mocno. Ej, dobra, nie ma takiej opcji. Dobra, Palion, ale stop, już chyba koniec w sumie. Czy nie? Tak, już stop. Nie, no, ale ładnie zbudowałeś, taki malutki poziom. A czekaj, Steve? A Steve jak ma? Ty, no, Steve się w sumie postarał. Ale, no, ładnie, no, podoba mi się ten design. Tylko, że, no, czegoś mi tutaj brakuje. Chociaż, no, na równi Palion jest trochę mniejsze, a Steve jest takie. Dobra, ale dam Steve'owi. Co to jest? No dobra, brakuje, no trzeba przyznać. Do czekaj, Steve'a. Potrzebuję w ogóle to zniszczyć, bo nie mam tego. Dobra, niech będzie. Dobra, Steve, niech ci będzie, bo w sumie większe to trochę zrobiłeś, chociaż Palion też ma ładne. Wszystkie znajomiki są ładne. Mi się podobała każdy tutaj z tych. Dobra, odkładajcie przedmioty i lecimy na ostatnią konkurencję i zobaczymy zaraz, kto co wygrał. Tutaj jest zwycięzcą konkursu. Ostatni to jest domek. Widzowie, domek budujemy. Dobra, ale żeby nie było, zróbmy domek w 60 sekund, żeby, ale serio 60 sekund, ja nawet chyba, ja ustawię timer na 60 sekund, żeby nikt nie oszukiwał i z ręką na sercu, jak minie te 60 sekund, to po prostu kończymy. Gotowi? 3, 2, 1, start! Budowanie! Budujemy! Mamy tylko i wyłącznie właśnie 60 sekund, więc budujemy to jak najszybciej. Nie musi być to duże, ważne, żeby było na, po pierwsze ładne, a po drugie, no ciekawe, nie? I żeby wygrało 48 sekund. Ojojoj, dobra, budujemy. Cały czas może tak, tutaj, jakiś taki mega prowizoryczny dom, podwójne wejście, które pewnie nie zrobię, bo nie będę mieć czasu, szybko budujemy tutaj tak, może właśnie jakiś taki design, lubię coś takiego robić, pyk. O, widzę, że Steve także bardzo, to bardzo zabójcze tutaj budowanie. Nie patrzę, co ty, ja zgapiać nigdy w życiu. Meg, tutaj stawiamy szkło, ojojoj, 25 sekund, panowie, musimy się śpieszyć. Już? Naprawdę nie ma czasu, to jest bezczasowy dom, uwaga, teraz tak, teraz nie ma czasu, świerk, szybko, nie wiem, tutaj jakiś taki świerk, tutaj coś takiego, Świerkowe rzeczy, ej, ile czasu, nawet nie wiem, ej, zaraz będzie mi pikać chat timer, jakieś 10 sekund jest, o nie, szybko, tak, o nie, źle to postawiłem, nieważne, ej, chyba 5 sekund ja mamy, o kurde, aaa, koniec, zaraz będzie koniec, nie, szybko, koniec, stop, już? Nie mam, odłożyć wszystkie rzeczy, panią, co tutaj robisz, dobra, o kurde, stop, teraz ty też, uwaga, dobra, zrobiliśmy, widzowie, domek, 60 sekund, no powiem szczerze, ej, to jest dosyć trudne do wyboru, powiem tak, no obydwa domki wyglądają tak, no średniawo, prawda, bo ale jak na 60 sekund w sumie i tak nie jest źle, więc tutaj wydaje mi się, że daje 2 punkty. Komu daje 2 punkty? I w sumie nie wiem. No Steve niby miał szyby palił, nie? Nie wiem. Ja myślę, że tutaj 2, tutaj 1. O kurde, i szczerze widzowie, koniec, no zbudowaliśmy to wszystko. Podliczcie punkty swoje, jakbyście mogli, dobra? Tutaj na swojej, że tak powiem, posesji. Ja mam tak, tutaj jedynkę. Czemu, a ja nie mam tutaj, mam jedną tabliczkę tu. Aha, pokaż. Ja też mam jedną tabliczkę, bo Steve nie ocenia! Dobra, ja nie mogę walić to! To i tak już się nie uda, Steve, ty nie oceniasz nikomu żadnej budowli, ja nie mam rozumiem ten. Tego. Co masz? Poczekaj, ja ocenię szybko. No to dawaj, szybka ocenka, Steve. Tylko, co ty, no nie moje drzewo będziesz ścinać. Dobra, i uwaga, dawaj, szybka tutaj ocenka. Dałem inny. No tutaj pewnie, ale to Paweł dał chyba. Jeden. Co? Dobra. Ja nie mogę, wiesz co, Steve, twoje oceny. Tutaj dwójka, okay. A tutaj, no i oczywiście pewnie tak samo. Zgadnijmy, uwaga. No oczywiście, dobra, wiesz co, no i widzowie. Tak, wydaje mi się, że Palion ma pierwsze miejsce, ale to wszystko przez to, że ze Steve'em tutaj to robię, widzowie. Nieprawda. O, ty Steve, dobra, wydaje mi się, widzowie, że Steve by przegrał, nie? Ja, ale no, nie wiem, widzowie, może... W moich domkach nie brakowało nic, a w twoich domkach brakowało sympatii do Steve'a. Ja mów tak. Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto według was wygrał ten oto konkurs Noob Pro Hacker. Mi się wydaje, że no chyba Palion wygrał na pierwszym miejscu, a reszta to wy widzowie zadecydujcie w komentarzach. Nie zapomnijcie łapeczce, subskrypcja na tym kanale, a my widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!